Deptak Najświętszej Marii Panny w samym sercu Legnicy już niebawem zyska na estetyce. Dopiero co zakończono rozbiórkę dawnej siedziby Urzędu Skarbowego, a już wiadomo, że szpecący i opustoszały od lat budynek dawnej Sawi po przeciwnej stronie ulicy wreszcie zyska nowe oblicze. Należący do Tesco Polska gmach 7 czerwca zmienił właściciela. Cieszymy się, że jest nowy inwestor, który zadeklarował się, że będzie realizował przebudowę tego obiektu łącznie z zabudową tej działki, która na dzień dzisiejszy jest pusta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma powstać tam obiekt handlowo-usługowy. Zresztą Sawia jako taka też będzie przebudowana pod taką funkcję de facto, którą zresztą pełniła do tej pory. Przechodniów wiadomość o remoncie budynku cieszy, bo dotychczas obiekt wraz z przylegającym do niego placem nie zachwycały wyglądem. Rannicy przyjeżdżają, oglądają zamki, wszystko dookoła, tutaj piękne kościoły, wiadomo, jak to może wyglądać. Wiadomo, że tu musi się reprezentować w końcu, tak? O najwyższy czas chyba. Szpeci w samym środku miasta. Mogliby odnowić to, bo to tak w mieście to tak wygląda w rynku. Przynajmniej nie będzie tak obskurnie wyglądało teraz. Remont dawnej Sawi to nie koniec nadchodzących zmian w tej części Najświętszej Marii Panny. Nowy właściciel przejął także będącą w wieczystym użytkowaniu działkę po dawnym targowisku Manhattan, która zostanie zabudowana w całości. Co ciekawe, przez 11 lat Tesco Polska płaciła drakońskie kary za niewywiązywanie się z obowiązku zabudowy działki. Przez ten okres zbierało się ponad 1 150 000 zł, które Tesco nam wpłaciło do kasy miasta. Nowy właściciel ma ambitne plany. Elewacja dawnej Sawi ma zyskać nowe oblicze jeszcze przed zimą. Natomiast w miejscu dawnego Manhattanu powstać ma budynek mieszkalno-usługowy o elewacji imitującej 3 sąsiadujące ze sobą kamienice. Projekt przygotowuje legnicki architekt Piotr Niemiec.